Cześć! Dzisiaj przedstawię Wam teorię o tym, że w 16 sezonie Ninjago znana nam drużyna ninja zostanie zastąpiona przez nowych ninja. Zapraszam na film. Otóż jak widzieliśmy w oficjalnym zwiastunie 16 sezonu Ninjago, w tym właśnie sezonie pojawi się nowa drużyna ninja. Otóż musimy delikatnie przeanalizować zwiastun. W nim ninja siedzą w więzieniu i tutaj na myśl przychodzi mi sytuacja z sezonu 6, gdy ninja zostali oszukani przez Nadakana i ogłoszono ich złoczyńcami. Moja teoria jest taka, że nowi ninja będą mieli za zadanie wydane im przez nieznaną postać wygryźć ninja, aby przyjąć tak niepostrzeżenie władzę w Ninjago, ponieważ ten ktoś starałby się zrobić z ninja złoczyńców i na ich miejscu wstawić nową drużynę ninja podległą jemu. Byłby to jego instrument władzy, z którego pomocą mógłby łatwo przejąć kontrolę nad oficjalnymi organami władzy w Ninjago. Ktoś więc chciałby oszukać ludzi, że ninja są źli, a nowi pseudo ninja są dobrzy. No tylko, że moja teoria jest taka, że podczas 16 sezonu będziemy mogli śledzić działanie nowych ninja z ich perspektywy, gdyż okażą się oni protagonistami. Dlaczego snuję takie myśli? Ponieważ w trailerze ewidentnie w jednej ze scen widzimy normalnie rozmawiających ze sobą obok siebie nowych i starych ninja, gdzie widać, iż najprawdopodobniej stają oni przeciw czemuś razem do walki, gdyż rzucają oni przed siebie ostrze. Więc może być tak, że na początku nowi ninja też oszukani przez swojego przełożonego pomyślą, że ninja naprawdę są złoczyńcami, a potem prawda wyjdzie na jaw i zaczną razem działać. Mnie jednak zdecydowanie zastanawia fakt, kim są nowi ninja. Mamy ich 5, co ciekawe dwóch z tym samym różowym kolorem stroju, który zazwyczaj symbolizuje daną moc żywiołu. Moja pomniejsza teoria jest tutaj taka, że ci dwaj ninja to rodzeństwo albo para. Jestem ciekaw, czy to się sprawdzi. No i teraz, mamy dwie opcje. Czy są to mistrzowie jakichś żywiołów, czy jednak nie posiadają oni żadnych mocy? No i co ważne, czy poznaliśmy już te postacie w serialu? No według mnie to są postacie, których jeszcze nie poznaliśmy i poznamy je dość dobrze w dość długim 16 sezonie. Czy mają moce żywiołów? Nie mam pojęcia i tutaj nie mam żadnej teorii, ponieważ osobiście wykluczam możliwość, aby byli to jacyś z poznanych już przez nas mistrzów żywiołów, jednak możliwe, że posiadają oni nowe, wcześniej niepoznane przez nas moce. Druga możliwość według mnie jest taka, że są oni niesamowicie dobrze wyszkolonymi wojownikami, którzy swoimi umiejętnościami są w stanie pokonać nawet ninja, posiadających moce żywiołów. Jest to możliwe, ponieważ takiego czynu dokonał w sezonie 6 Ronan. Z samych zdjęć na trailerze wnioskuję, że ważną postacią będzie najpewniej lider nowych ninja, czyli ten z elementami morsko-niebieskiego koloru na ubraniu. No dobra, ale ostatnia kwestia, czyli kim byłby szef nowej drużyny ninja? Według mnie pierwszą opcją jest Kryształowy Król, czyli Mroczny Władca. Logiczne, że według mojej teorii chciałby on sobie utorować drogę do łatwego podbicia ninjago i eliminacji jako wrogów ninja. Jednak drugą, bardziej prawdopodobną według mnie opcją jest to, że nowi ninja będą działać na zlecenie władzy w Ninjago. I tutaj lekko zmieniamy wcześniej przedstawiony fragment teorii, czyli nowi ninja nie są instrumentem do przejęcia władzy w Ninjago, tylko są oficjalnym stróżem prawa w Ninjago. Jeśli by tak było, pod tym względem ten sezon przypominałby trochę sezon 6, przynajmniej z początku. No ale co dalej? Dalej w tym drugim wariancie teorii, dwie grupy ninja po odkryciu prawdy o winowajcy, którym okazałby się Kryształowy Król lub ktoś z jego otoczenia, zaczęliby działać razem przeciw faktycznemu zagrożeniu i myślę, że tutaj nowi ninja przestaliby służyć władzy w Ninjago, która w związku z ujawnieniem się zła, tak jak zawsze, stałaby się niewydajna i słaba. To są moje wysnute teorie, przynajmniej ten fragment na końcu, choć myślę, że jednak większość tej teorii jest dobrze oparta na faktach o 16 sezonie Ninjago, które na razie poznaliśmy. Dzięki za oglądanie. Ponieważ mamy masę nowych informacji o 16 sezonie, to postaram się zrobić daily, gdyż mam mnóstwo pomysłów na filmy, a wśród nich oczywiście najbardziej przeważają teorie o 16 sezonie. Dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego filmu. Cześć!